Witam wszystkich. W dzisiejszym filmiku pokażę Wam, co można zrobić ze zwykłą jarzeniówką. O, dokładnie tylko jak ta. Jest to najzwyklejsza jarzeniówka, którą możemy kupić w sklepie elektrycznym. Ta jarzeniówka akurat ma moc 36 W. Zabrałem, mieliśmy dwie takie jarzeniówki, zabrałem te jarzeniówki razem ze znajomym pod linię energetyczną wysokiego napięcia. I co dziwne, przekonacie się, że świecą bez podłączenia do prądu. Co zresztą możecie zaobserwować w późniejszej części filmiku. A więc zapraszam do obejrzenia eksperymentu. Tak jak mówiłem wcześniej, znajdujemy się pod liniami wysokiego napięcia o napięciu 220 tysięcy V. Jest to bardzo wysokie napięcie. Możemy zaobserwować, że jarzeniówki świecą samoistnie, bez podłączenia do jakichkolwiek źródeł energii. Świecą tylko i wyłącznie dlatego, że znajdują się w polu elektromagnetycznym, które jest wytwarzane przez przewody. Co ciekawe, widzimy, że żarówka gaśnie, gdy łapiemy ją w danym miejscu. Jest to spowodowane uziemieniem, które uniemożliwia przepływ energii elektrycznej poniżej miejsca, w którym ją łapiemy. Jarzeniówka nie daje bardzo jasnego światła, aczkolwiek gdy trzymamy ją w odległości około 10-15 cm od obiektu, który chcemy oświetlić, umożliwia ona nam na tyle, żebyśmy mogli przeczytać, co znajduje się na tym obiekcie, co było widoczne przed chwilą na filmie. Jarzeniówki świecą najprawdopodobniej dlatego, że przez druty wysokiego napięcia, w których płynie prąd, druty te wytwarzają pole elektromagnetyczne, które jest widoczne w tym momencie na animacji. Pole to powoduje, że jarzeniówka zaczyna świecić. Pole to powstaje w sposób zanikania i pojawiania się na przemian pola elektrycznego i magnetycznego. Co możemy zaobserwować? Pole takie wytwarzane jest przez każdy przewód o wyższym bądź niższym napięciu. Zapraszam, można sprawdzić. Dziękuję, mam nadzieję, że się podobało.